Kontynuujemy serię bitwy Napoleona. Poradniki, jak przejść bitwy na najtrudniejsze poziomy. Sam Egipt nie wystarczy. Jest jeszcze droga do Indii, gdzie zamierzam położyć kres ambicjom Brytyjczyków. Kłamałem i spiskowałem, aż doprowadziłem swą armię do Egiptu. Jednak perfidni synowie Albionu nie lubią, gdy inni wykazują się sprytem i zaatakowali moją flotę w zatoce Abuki. Okej. Ciekawe, czy Napoleon wygrał tą bitwę, czy nie? Czy właściwie nie Napoleon, tylko Francis Paul Brace de Algiers. Albo jakiś Francuz by to przydał pewnie lepiej. Ale no ja Francuzem nie jestem, jak mówiłem, francuskiego się nigdy nie uczyłem. François. Pierwszego sierpnia 1798 roku. Francuska flota pod dowództwem François Paul Brice de Galliers kotwiczy u wybrzeży Aleksandrii. Okręty stoją na płyciźnie Abu Kir, gotowe bronić drogi do Egiptu. Na północnym wschodzie, na otwartym morzu, czatuje brytyjska flota pod dowództwem Horatio Nelsona. Atak ze strony Brytyjczyków jest nieunikniony. Jednak tylko wybitny admirał zaryzykowałby bitwę w nocy na płytkich wodach. Musimy za wszelką cenę bronić Aleksandrii. Spodziewam się ataku nad ranem. To mam czas. Dobra. Plan. O! Istnieje taka formacja w admiralistyce? Marynarce? Kto tam wie? I zwie się po prostu kreska nad T. I zamierzam ją właśnie utworzyć. Brytyjczycy będą płynąć prosto na mnie, więc to czy bez różnicy. Tylko jak wiatr jest. Ok, idealnie w bok. Czyli ustawię się minimalnie tak. Pierwszą linię utworzę z 74-działowych okrętów. O nie. Będzie mi niewygodnie tak dopłynąć dotąd. O, taki będzie wygodniej. A drugą linię z tych pozostałych. Nelson jest tutaj, więc będzie płynął mniej więcej tak. Więc dla niego przyszykujemy mój admiralski statek. Znaczy to jest okręt flagowy, tak się to nazywałoby. 122-działowy. Pozostałe trochę dalej. Fregaty wyślemy na flankę. Wyślemy konkretnie na tą flankę. Ponieważ skoro wiatr wieje w tą stronę, to popłynę tak i tak i będę mógł ich gonić z wiatrem. Jakbym popłynął tak, to miałbym pod wiatr. No, teraz nic, tylko czekać. Przy okazji przydałoby się pochwalić Polaków, tak, którzy podkładają wszelkie głosy, czyli dubbingują, czy to chociażby no, grę na Napoleon Total War, czy może jakieś, nie wiem, kreskówki, filmy i tak dalej, i tak dalej, bo jak się porówna z angielskimi wersjami, to polskie naprawdę wymiatają i są o wiele lepsze. Na przykładu chociażby sam Napoleon, no właśnie, sam Napoleon. Jak Napoleon mówi u nas fajnie takim głosem, takim Napoleona, nie? A właśnie tam w tych angielskich wersjach jakieś takie do dupy tak dziwnie mówi. Dobra, oni się tu już do mnie zbliżają, a jeszcze nie skończyłem gadać o dubbingu. No chociażby, nie wiem, wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Ja tak nie umiem, nie? Ale tamci goście to robią bardzo dobrze. A wersja angielska. More men are running, sir.
Bo, nawet jeszcze głupszym głupem. Amena Ranise. Nie wiem, nie umiem się wydać aż tak głupiego głosu, no bez przesady. Ale te statki się tu pomieszały. Nie mogą się między sobą dogadać. Dlatego przesuniemy jeszcze troszkę, aczkolwiek mógłbym tutaj już oddać salwę. Ale nie da się tak zaznaczyć. Co oddam salwę? Oznacza się. Trochę w lewo. Jeszcze dam salwę. Trochę w lewo. No, nie doleciało. O, trochę kul doleciało, ale tyle co nic. Oddaję salwę i ok. I trzeba się troszeczkę jeszcze wycofać. Znaczy jeszcze troszeczkę wycofać. Cofujemy się o, w ten sposób. Jak najbardziej z wiatrem. Właściwie wszystkim poza tym damy największy żagiel. Te będzie tu ciut wolniej płynął, a fregaty no tak trochę bardziej tu dają, żeby było bliżej. To rzeczywiście większy żagiel. Będą płynąć z wiatrem, więc nie będzie to stanowiło problemu, a my musimy mieć przecież ładnie ustawioną formację. Oho, Nelson skręca, no ciekawe. A ten co? Znowu nie płynie. Zawracamy. Ten. I te. I tutaj. Też tutaj. I ty też tutaj. O, jedni w lewo, drudzy w prawo zakręcają. Taka organizacja w tym wojsku francuskim. Czy w marynarce. Koncentrują na tym zamiast na admirale. A ci się między sobą nie lubią? Ja nie mogę. Przodu kotwica nobie. Okej. Okay. Dam zwolnione sobie tempo. Będę kontrolował wszystkie salwy. Trochę puściły nerwy. Fak. Ale strzela automatycznie. Brytyjczyk się dzieli na dwa, co bardzo mi się podoba. Ja się znowu na niego obrażam i zawracam. Tutaj przydałoby się odpalić w admirała jeszcze, zanim zawrócę. A wy już możecie. Teraz zwróć uwagę na to, co robię tym statkiem. Ten tu jeszcze tak może. Obracam się tak, a nie tak, bo inaczej obróciłbym się do niego dupą, tak? Pokazuję mu dupę i on by z pewnością to wykorzystał. Okej. Okay. Przyspieszymy akcję. Ty się obróć na admirała.
przez ranę. Niech powali Zwycchowych. Ale postaramy się, żeby jego admirał miał równie przez ranę. Statek pokonałem. Tutaj może jakąś przerwę się wstrzelić. Ci muszą teraz płynąć pod wiatr. Ja się dupą wystawiłem, niezbyt fajnie. Wolniej, wolniej. Też zaraz w dupę. Oho, tonie. Zawzięty. A ten jeszcze strzelił do tego statku. A ten już się wycofał. No i fajnie, mój admirał został wciągnięty. Zatrzymaj się. Poczekaj na kolegów. No, powinien odpalić w tego. No i wraz w tego odpalił. No za ham. No i dupa zadmirała. Bardzo słabo go atakują. Ty do przodu. O, super, pole jakich admirał. Teraz obracamy się na ten statek. Okej, jest sytuacja 2 na 2. Ty się wślizgnij pomiędzy. A wy tak se płyncie, o. Oho, ciekawe, że to ja czy Anglik. A moje dwa setki się palą. Nie wiem, które. Odpali w niego, nie odpali? Nie odpali. Ale okej. Wygrałem. No, bitwa pod Nilem jest bardzo łatwa, czy tam nad Nilem. Brytyjczycy nie są wcale tak sprytni, jak im się wydaje. Ich umiejętności żeglarskie też pozostawiają wiele do życzenia. No. Tak właśnie mam też zapisaną powtórkę jako Złoty Nil z nudów. Po prostu wlazłem bez żadnego planu i wygrałem, więc wy też sobie poradzicie. Zastosujcie tą taktykę kreska nad T, tak powinno wam się udać. Potem po prostu będzie wir. Tutaj wchodzi już troszeczkę właśnie doświadczenie na bitwach morskich, ale powinniście sobie dać radę. Ja zauważyłem właśnie tutaj, chociażby w porównaniu do tego, co robiłem pod Trafalgarem. Tam wszystko elegancko kontrolowałem. Tutaj dla mnie to był totalny chaos. No ale udało mi się jakoś wszystkim wymanewrować tak, żeby Brytyjczyków pokonać. Także
Statystyki pięknie pokazane tutaj, jeśli chodzi o bitwy morskie, nic one nam nie mówią. I co? Teraz zabieramy się znowu za bitwy lądowe.